W oczekiwaniu na najbardziej oczekiwaną listę w tym roku, czyli 10 najlepszych krzeseł w grach. Prezentujemy listę 75 gier RPG, które mają się ukazać w roku 2017. Z czego prawdopodobnie i tak wyjdzie pewnie z 15. Tak czy inaczej, to są gry, które ponoć mają się w tym roku ukazać. Z tych 75 gier wybrałem 25, które moim zdaniem są najbardziej obiecujące i omówię je bardziej szczegółowo. Natomiast resztę, czyli 50, wymienię pod koniec filmu. No to zaczynamy. 75 gier RPG, które ponoć ma ukazać się w tym roku. Ale będzie z tym roboty. Consortium The Tower. Pamiętacie Consortium z 2014 roku? Nie? A szkoda. Pomimo topornego wyglądu, Consortium był całkiem oryginalną i unikatową grą. The Tower to jej kontynuacja i w tejże kontynuacji zinfiltrujemy, zgadliście, tytułową wieżę. Zrobimy to za pomocą skradania, walki, eksploracji oraz dialogów. Zadaniem gracza jest uratowanie przetrzymywanych tam zakładników. Brzmi znajomo. A, tak. Chyba bezpiecznie można stwierdzić, że będziemy mieli do czynienia ze szklaną pułapką, tylko w cyberpunkowym sosie. Death's Gambit. Soulsy w 2D z oszczędną pixelartową grafiką. Czy my tego przypadkiem już gdzieś nie widzieliśmy? Nic nie szkodzi, zobaczymy jeszcze raz. I nie dwa, i nie trzy. Death's Gambit to ponura gra RPG, która łączy w sobie elementy serii Souls, Shadow of Colossus oraz Castlevania. Takie połączenie może być przepisem na sukces, ale wielość elementów może również sprawić, że twórcy sobie z nimi nie poradzą. Całość jednak wygląda w miarę zachęcająco na swój mroczny sposób. Pomimo tego, że Death's Gambit tak naprawdę odcina kupony od bardziej uznanych marek. No nic, miejmy nadzieję, że te kupony jednak będą ciągle smakowite. Divinity Original Sin 2. Kolejna kontynuacja w tym zestawieniu. I na pewno nie ostatnia. Divinity Original Sin był jedną z lepszych gier RPG 2015 roku, a kontynuacja wydaje się podążać w ślady swojej poprzedniczki. Seria Divinity jest na rynku od 2002 roku i pomimo nierównego poziomu poszczególnych odsłon, ciągle przykuwa uwagę. Original Sin był kapitalny. Dwójka też na taką się zapowiada. Co prawda o rewolucji mowy nie ma, bo to ciągle klasyczny RPG z turowym systemem walki, ale po co zmieniać coś, co było naprawdę dobre? Wystarczy jedynie usprawnić i podkolorować. No i dodać tryb kooperacji. Dwójka pozwoli nam bawić się wspólnie z kolegami, ale również z nimi rywalizować. Elex. Twórcy najbardziej polskiego z zagranicznych RPGów, czyli Gothica, znowu atakują. Tym razem za pomocą gry, której nazwa kojarzy się z lekiem na potencję. Wystarczy zmienić tylko jedną literę. No tak, już pierwsze spojrzenie mówi nam, że to jest gra od Piranha Bytes. Niemieccy twórcy przyzwyczaili graczy do pewnej toporności, ale ta toporność stanowiła też część uroku Gothica. Zastanawiam się, czy w przypadku Elexa będzie tak samo. Czy świat i fabuła będą na tyle wciągające i rozbudowane, że drewno w tyłku głównego bohatera przestanie mi przeszkadzać? Czy serca Polaków znowu zostaną podbite, a dubbing osiągnie status kultu? No cóż, miejmy nadzieję. Kciuki trzymamy na pewno. Expeditions Vikings. Tym razem RPG strategiczny, bo tych też wychodzi ostatnio całkiem sporo. Seria Expeditions miała już w swoim repertuarze konkwistadorów. Teraz przyszła pora na Wikingów. Łupić, gwałcić, rabować. W turach. To kwintesencja wikińskiego życia, ale to oczywiście nie wszystko. Oprócz tego gracz będzie musiał zarządzać plemieniem oraz umiejętnie lawirować między politycznymi intrygami, które są ostrzejsze od miecza.
Dobra, grafomańskie metafory na bok, bo Expeditions Vikings zapowiada się na równie rozbudowaną grę, co jej poprzedniczka. Tak więc, drodzy łupieżcy, już wkrótce będziecie mogli poprowadzić do boju swoich Ragnarów, Bjornów, Svenssonów, czy jak ich tam sobie zwiecie. Final Fantasy VII Remake. W epoce rebootów, remake'ów oraz remasterów przyszła pora na chyba najsłynniejszą serię japońskich gier RPG. Final Fantasy VII Remake to nowe, bardziej współczesne spojrzenie na grę, która według niektórych jest najlepszą częścią cyklu. Oczywiście nie wszyscy są zadowoleni, bo remake wprowadza ogrom zmian. To nie tylko ulepszona i bardziej realistyczna grafika, to też zupełne przerobienie systemu walki, który ma stać się bardziej dynamiczny, wpisujący się w dzisiejsze standardy. Co prawda ma on zawierać elementy starego systemu, jednak widać, że twórcy chcą zawrzeć w remake'u siódemki dynamikę starć z piętnastki. Pozostaje nam tylko czekać na dalsze informacje, bo póki co nie ma ich zbyt wiele. Hands of Fate 2. Strasznie dużo kontynuacji na tej liście będzie, tak więc musicie się przyzwyczaić. Hands of Fate 2 to kontynuacja całkiem strawnego połączenia RPGa, roguelite'a, karcianki oraz slashera. I z tego co widać na zaprezentowanych nam fragmentach rozgrywki, formuła drugiej części się nie zmieni. Siądziemy naprzeciwko tajemniczego jegomościa, z którym będziemy grać o własny los. Tak jak w poprzedniczce, co jakiś czas będziemy musieli objąć kontrolę nad własnym awatarem i własnoręcznie wycinać sobie drogę do przeznaczenia. Co się zmieni? No, niewiele. Dodano parę elementów, jak na przykład towarzysze oraz podróżowanie po mapie świata. Czekam, bo jedynka, pomimo tego, że wybitnym RPG-iem nie była, jednak miała coś, co przykuwało do ekranu na długo. Hardland. Moje pierwsze skojarzenie z Hardland? Toy Story RPG. Co niekoniecznie musi być czymś złym. Toy Story to w końcu fajna animacja. Dlaczego Toy Story? No cóż, oprawa graficzna przypomina mi trochę kreskówkę, a trochę animację dla dzieci. Nie każdemu może się to podobać, ale ja znajduję taką estetykę całkiem ciekawą. Hardland fabuły mieć nie będzie, to gracze będą tworzyli własne historie. I w tym miejscu pojawia się słowo klucz. Proceduralnie generowany świat. No, to są trzy słowa. Tak czy inaczej w Hardland skupimy się na zwiedzaniu świata, walce oraz przeżywaniu indywidualnych przygód, które zmieniać się będą za każdym razem, kiedy rozpoczniemy nową rozgrywkę. Horizon Zero Dawn. Otwarty świat, piękna grafika, prehistoryczne post-apo, mechaniczne dinozaury i ruda bohaterka. Czego więcej do szczęścia trzeba? No, kilka rzeczy pewnie by się jeszcze znalazło. Na przykład dobra mechanika, ciekawe aktywności czy bogaty świat. Horizon Zero Dawn zapowiada się dobrze, jednak mam wobec tej produkcji pewne rezerwy. Za dużo ostatnio gier z otwartym światem, które potem okazują się pełne pustych i nudnych aktywności. Mimo wszystko ten tytuł mnie ciągle intryguje i liczę na to, że będzie dobry. Dlatego też z niecierpliwości obgryzam sobie pazury. Kingdom Come Deliverance. Realistyczna gra RPG rozgrywająca się na terenie średniowiecznych Czech, bez magii, bez różnych innych szmerów, bajerów, damskich rowerów, brzmi fajnie. Problem w tym, że Kingdom Come Deliverance miało już wyjść dawno temu. Z drugiej strony dobrze, że twórcy nie spieszą się za bardzo, bo jest nadzieja, że jak produkcja wyjdzie, to będzie dobra, a nie pełna bugów. Mimo wszystko obawy są, bo dotychczasowe wersje, w które miałem okazję zagrać, były dalekie od doskonałości i to nie tylko pod względem technikaliów. I choć Kingdom Come Deliverance to gra śliczna, to nie ulega wątpliwości, zawierała bardzo dużo błędów, a reklamowany system walki był mało czytelny i intuicyjny. A jednak przez te niedociągnięcia przebijał się potencjał, który miejmy nadzieję nie zostanie zmarnowany. Mass Effect Andromeda. Ze średniowiecza skaczemy w daleką przyszłość, do odległej galaktyki Andromedy.
Tej serii przedstawiać chyba nikomu nie trzeba. Mass Effect to moja ulubiona wirtualna space opera, a przygody Sheparda przeżywałem nie raz i nie dwa. Tym bardziej moje oczekiwania, ale i obawy wobec Mass Effect Andromeda są spore. Czekam, bo to kolejna gra w moim ulubionym uniwersum. Boję się, bo zaprezentowane fragmenty rozgrywki wyglądają... nijako. To znaczy, niby wszystko jest na miejscu, ale wszędzie czuć zapach Dragon Age Inkwizycja. I nie zrozumcie mnie źle, ja lubię Inkwizycję, ale dla mnie to gra zaledwie poprawna. Boję się, że z Andromedą może być podobnie. Oby moje lęki były nieuzasadnione. Mountain Blade 2 Bannerlord. Kolejna kultowa toporność. Podobnie jak w przypadku serii Gothic, Mountain Blade to taki nieoszlifowany diamencik. Gra brzydka, toporna, ale wciągająca i posiadająca naprawdę sporo głębi, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Tale Worlds Entertainment podbiło serca graczy próbą stworzenia rozbudowanego symulatora średniowiecznego Rembajły. Wygląda na to, że dwójka podbije te serca na nowo. Podobnie jak w przypadku pierwszej części, będziemy podróżować po świecie oraz toczyć zręcznościowo-taktyczne bitwy. Oczywiście wszystko ma ulec usprawnieniom, działać płynniej, etc. Zresztą to, co widziałem na E3, całkiem mi się podobało. Dobrze to wszystko ze sobą współgrało, ale nie straciło tego charakterystycznego, topornego uroku. No Truce with the Furries. Pora na coś mniejszego, ale ambitnego, bo kilka tego typu gier RPG również na tej liście się znajdzie. Niewielkie, ambitne, ale jednak w jakiś sposób nawiązujące do klasyków gatunku, a to nawiązanie przychodzi chociażby w postaci izometryki, którą twórcy gry sobie upodobali. Pod względem mechaniki jednak ma być inaczej i szczerze mówiąc brzmi dosyć oryginalnie. No Truce with Furries zapowiada się bowiem na RPGa detektywistycznego. Większość spraw będziemy rozwiązywali za pomocą dialogów oraz dedukcji. Nawet sam system walki będzie opierał się na opisach tekstowych. Szczerze mówiąc czekam, bo dzieło estońskiego studia Fortress Occident wydaje się być jednym z najoryginalniejszych w tym zestawieniu. Pathway. No i kolejny niewielki projekt, ale taki, któremu się będę uważnie przyglądał. Dlaczego? Bo wiecie, wszystko wygląda na to, że dostaniemy RPGa w stylu przygód Indiana Jonesa. Kino nowej przygody to kawał mojego dzieciństwa, jak i w sumie dorosłego życia, a gra RPG, w której mogę do takiego kina wskoczyć, jest dla mnie czymś wielce interesującym. Szkoda jednak, że niewiele póki co o Pathway wiemy. Oczywiście znajdzie się tu miejsce na eksplorację starożytnych grobowców, wiele postaci, tajemnicze skarby oraz walkę z nazistowskimi Niemcami. W turach oczywiście. Wszystko to w fajnym pixelarcie. No nic, czekam, oby gra nie okazała się takim rozczarowaniem jak polowanie Indiego na kryształową czaszkę. Persona 5. Na japońskich RPGach znam się jak koń na astrofizyce, ale seria Persona jest na tyle wielbiona i znana wśród fanów mangi i anime, że musiała się tutaj znaleźć. Jednak to nie tylko JRPG, ale również symulator randkowania, a także powieść wizualna. Za dnia gracze prowadzą życie zwyczajnego nastolatka, a w nocy bawią się w zwalczanie hołoty zła. Co prawda Persona 5 zadebiutowała już w Japonii, ale zachodnia premiera ma miejsce dopiero w tym roku. Pyre. Studio Supergiant ma swój unikatowy styl, co udowodniło produkując takie gry jak Bastion oraz Transistor. Tym razem dostajemy połączenie RPGa z grą sportową. Mieszanka gatunkowa pełną gębą, a przynajmniej jedna z dziwaczniejszych. Jak w innych grach studia Supergiant, dostajemy świetną, rysunkową oprawę graficzną oraz pokręconą fabułę. Tym razem weźmiemy udział w tak zwanych rytuałach, trzyosobowych meczach, których stawką jest odpuszczenie win. Co tak naprawdę za tym stoi? Dowiemy się wtedy, kiedy zagramy i wrzucimy piłeczkę tam, gdzie powinno się ją wrzucić. Regalia of Men and Monarchs.
Jeżeli chociaż trochę śledzicie to, co się dzieje na rynku, to na pewno wiecie, że japońskie RPG na pecetach przeżywają rozkwit. No i tutaj, nad Wisłą, również się takiego tworzy. Wszystkim polskim projektom bardzo kibicuję i pomimo tego, że nie jestem fanem mangowych klimatów oraz JRPG-ów, to jednak Regalia mnie zainteresowała. Już sama oprawa graficzna przykuwa uwagę, a gameplaye wskazują na to, że będzie to gra przynajmniej kompetentna. Oczywiście liczę na to, że będzie czymś znacznie więcej. 7. Days Long Gone. Polskie postapokaliptyczne RPG z rozbudowanym parkurem. Dlaczego nie? W Seven grałem już jakiś czas temu i przyznam, że mi się spodobało, pomimo tego, że gra była jeszcze w bardzo wczesnej fazie. Sam pomysł izometrycznego RPGa z parkurem wydaje się nieco karkołomny, ale egzekucja tego pomysłu rzeczywiście się sprawdza. Do tego wszystkiego ponury świat oraz bohater wplątany w coś, w co nie chciał się oczywiście wplątać. South Park, Fractured But Whole. Nie mogę nazwać się wielkim fanem South Parka, ale humor prezentowany w serii bardzo mi odpowiada, ponieważ nie oszczędza nikogo i tak samo było z Kijkiem Prawdy, czyli pierwszą grą RPG, która obracała się w tym uniwersum. Czy w kontynuacji bohaterowie, mimo że podzieleni, ciągle będą zżyci? South Park tym razem śmieje się z kina superbohaterskiego. Zamiast elfów, paladynów i Żydów będziemy kierować chłopakiem przebranym za superbohatera, który należy do paczki Cartmana. Będziemy Cartmanowi pomagali wystartować z filmową franczyzą. Tak jak w poprzedniej części, walczyć będziemy w turach, ale tym razem system będzie rozwinięty o kilka nowych możliwości, na przykład sposobność poruszania się w głąb pola walki. Nosulus natomiast nie będzie dołączany do gry. Całe szczęście. Bard's Tale 4. Seria Bard's Tale to już klasyka RPG, wyłączając chłodno przyjęty hack-and-slashowy remake. Studio In Exile z Brianem Fargo na czele postanowiło wrócić do korzeni. A te korzenie to Dungeon Crawler. Póki co nie wiadomo zbyt wiele na temat czwartej części przygód Barda. Wiemy jednak, że będzie to lochopełzacz z rozbudowanym światem, wieloma zagadkami oraz przeciwnikami do pokonania. Oprawa graficzna cieszy oko. Nie jest to może jakieś wielkie objawienie, ale mimo wszystko wskazuje na to, że świat, w którym przyjdzie nam przeżywać przygody, będzie bogaty, kolorowy, a także pięknie udźwiękowiony. Jak na grę z bardem w tytule przystało, z głośników popłyną utwory, które ukoją nasze nerwy, zaprawią do bitwy oraz wleją w serca wiele miłości. The Surge. Dark Souls z robotami? No, na to wygląda. System rozgrywki serii Souls stał się ostatnio bardzo popularny i różni twórcy starają się go zaimplementować we własnych grach, z różnym powodzeniem. The Surge wygląda na kolejną tego typu produkcję. Pamiętajmy jednak, że studio Deck 13 współpracowało razem z CI Games przy produkcji Souls-like'owego Lords of the Fallen, który był całkiem niezłym RPG-iem. I jeżeli mam być szczery, to przeniesienie tego typu rozgrywki na klimaty inne niż Dark Fantasy wydaje się być całkiem dobrym i odświeżającym pomysłem, pomimo tego, że sama koncepcja rozgrywki świeża nie jest. Torment Tides of Numenera. Komendanci RPG ze studia In Exile ponownie wskakują na tę listę i nie bez powodu. Torment Tides of Numenera zapowiada się naprawdę kapitalnie. Numenera to stworzony przez Montiego Cooka świat odległej przyszłości, w którym ludzkość cofnęła się w rozwoju do czasów średniowiecza, a o tym, że jest to duchowy spadkobierca Planescape Torment, świadczy nie tylko izometryczna perspektywa. To przede wszystkim gra oparta na rozbudowanej fabule oraz dialogach. Walki tu oczywiście nie zabraknie, ale będzie można jej uniknąć, jeżeli odpowiednio poprowadzimy dialogi. Jest duża szansa na to, że w końcu doczekamy się kontynuacji Planescape'a, tylko w innym uniwersum. Vampyr. Wydaje się, że moda na wampirzych amantów w stylu Zmierzch minęła i całe szczęście, a do łask wracają mroczne, dwuznaczne, oblane krwią istoty. Vampyr idzie właśnie tym tropem i chwała mu za to.
Jak sama nazwa wskazuje, głównym bohaterem wampyra jest wampir, ale nie taki świecący komediant, tylko targany wyrzutami sumienia były chirurg, który teraz musi walczyć, by zachować resztki człowieczeństwa oraz przeżyć. A jak powszechnie wiadomo, wampirom do życia potrzebna jest krew. W klimat doskonale wpisuje się również skąpany we mgle Londyn. No cóż, zapowiada się całkiem smakowicie. Vikings Wolves of Midgard. No i kolejna gra z wikingami, tym razem jednak bardziej zakorzeniona w mitologii. Vikings Wolves of Midgard, o Boże, co za tytuł, jest diablopodobnym hack and slashem utrzymanym w klimacie mitologii nordyckiej. Diablopodobna rozgrywka jest jednak urozmaicona przez mechanikę zimna, wedle której nasz bohater nie będzie mógł zbyt długo przebywać na mrozie. Konieczne więc będzie szukanie źródeł ciepła. Ciężko jednak przewidzieć, jak sprawdzi się to w rozgrywce. W hack and slashu najważniejsze jest szybkie tempo, a paniczna gonitwa w poszukiwaniu ciepełka może to tempo zakłócić. Na pocieszenie jednak będziemy mogli odbudować sobie wioskę. Warhammer 40K Inquisitor Martyr. Nie ma roku bez Warhammera, a czasami nawet nie było miesiąca. Tym razem jednak marka zostaje oddana w ręce osób odpowiedzialnych za grę The Incredible Adventures of Van Helsing, produkcji równie fajnej co jej tytuł. Seria o łowcy wampirów przypadła mi do gustu. Sporo czarnego humoru, intensywna akcja oraz fajny klimat działały tym niewielkim produkcjom na plus. Co do Inkwizytora, mam jednak pewne obawy. To również będzie hack and slash, ale sama rozgrywka wygląda dosyć topornie i powolnie. Optymistycznie nie nastrajają również informacje o przesuwaniu premiery. Z drugiej jednak strony może i lepiej. Wolę poczekać niż dostać kosmicznego bubla. Trzymam jednak za Inkwizytora kciuki. W końcu dobrych gier w uniwersum 40 tysięcy nigdy za wiele. Oprócz tego w 2017 roku ukażą się takie gry RPG. Prawdopodobnie się ukażą. House of Many Doors, eksploracyjna gra RPG, która wcale nie jest o stolarzach. Akaratus, RPG z turową walką kartami oraz maszynami parowymi. Battle Chasers Night War, Dungeon Brawler z turowym systemem walki oraz komiksową oprawą graficzną. Bloom Memories, klasyczny RPG z klasycznym motywem ratowania świata i klasycznym chwytem. Dużo walki, ale można przejść bez zabijania. Cat Quest, mobilny RPG dla wielbicieli zwierzątek. Children of Morta, rodzinny roguelite, w którym bronimy góry. Children of Zodiarks, przygody złodziei w standardowym połączeniu RPG-a, karcianki oraz strategii turowej. Copper Dreams, izometryka połączona z elementami skradankowymi, w której zesłany na wyspę skazańców bohater musi walczyć o przetrwanie. Delver's Drop, logiczny RPG akcji? Dauntless, Monster Hunter za darmo. W sensie gra za darmo. Dragon Quest XI In Search of Departed Time. Kolejna odsłona popularnego cyklu JRPG. Duel Revolution, darmowe prawie Pokémony. Edge of Eternity, JRPG z otwartym światem i turowym systemem walki, ale robiony przez Francuzów. Eitr, pikselowy hack and slash w nordyckich klimatach z ładną pikselową bohaterką i ratowaniem świata. Ever Oasis, słodki RPG na 3DS-a. Fear Effect Sedna, kontynuacja przygodówki w postaci taktycznego RPG-a. Brzmi jak przygoda. Indivisible, kolejny mityczny RPG, tym razem o wizualiach rysunkowych. Insomnia, survivalowy RPG w kosmosie, ale bez obcego, szkoda. Loot Rascals, roguelite'owy RPG w rysunkowym kosmosie, też bez obcego, ale za to z kartami. Luckless Seven, hazardowy RPG, którego twórcą jest twórca skórek do Counter-Strike'a Jesse Kunner. Wyczuwam tu jakąś dziwną poetykę. Mages of Mistralia, rysunkowa gra RPG, w której boją się magów, a tak się składa, że główna bohaterka jest magiem. Mary Skelter Nightmares, japoński lochopełznik na wite. Moonlighter, japoński roguelite, w którym za dnia prowadzimy sklep, a w nocy walczymy z siłami zła. Nexomon, kolejne prawie Pokémony. Knights of Azure 2, japoński slashero RPG z paniami w kusych strojach i wielkimi mieczami. Ni no Kuni 2, Revenant Kingdom, JRPG z eksploracją, towarzyszami, walką
oczywiście, oraz budowaniem własnego królestwa. Nowhere Prophet, rogalik karciany. Outward, RPG survivalowy z możliwością emerytury. Pixel Noir, kryminał w pikselach i turową walką, dedukcja turowa nie będzie. Pixel Privateers, science fiction w pikselach i turow... Znaczy, a nie, tu walka jest w czasie rzeczywistym. Portal Knights, RPG z Minecraftem od twórców trzeciej części Sacred... Project Resurgence, kolejna wariacja na temat klasycznego RPGa, tym razem w epizodycznej formie. Rainbow Skies, kolejny JRPG na konsolę PlayStation. Return to Games, Book of Demons, hack and slash plus karcianka plus wycinanki z papieru. Sand in the Soul, dwuwymiarowa gra Souls-like'owa prosto z nad Wisły. Secrets of Grindea, europejski JRPG, miejmy nadzieję, że nazwa nie wskazuje na trzon rozgrywki. Shenmue 3, oczekiwana od lat gra legendarnego twórcy Yu Suzukiego oraz kontynuacja kultowego cyklu RPGów. Shines Lightning Kingdom, zwierzątka na Unreal Engine 4. Snack World, izometryczny RPG na urządzenia mobilne oraz 3DS-a. Soul Blight, nadwiślański rogalik, tylko nie taki do jedzenia, ale do umierania. Star Traders 2 RPG, gra o kosmicznym handlarzu, który walczy w turach. Steamfarer, gra o steampunkowym handlarzu, który walczy w turach. Stygian, Reign of the Old Ones, niepokojący horror wzorujący się na twórczości Lovecrafta. Brzmi ciekawie, ale słowo daje, te nazwy są coraz bardziej dziwne. Summon Knight 6, Lost Borders, podręcznikowy JRPG. The Great Whale Road, to nie jest adaptacja Moby Dicka, a celtycki RPG z rozbudową osady. The Sentient, symulator Hala 9000, ale takiego przyjaznego, chyba. Underworld Ascendant, duchowy spadkobierca Ultimy Underworld. Valkyria Azure Revolution, kontynuacja cyklu Valkyria Chronicles, czyli kolejny podręcznikowy JRPG. Vanishing Realms Rites of Steel, obiecujący RPG na VR-a. Volzen Lords of Mayhem, hack and slash na CryEngine. Wcielamy się w człowieka, który odkrywa magiczne moce i przeżywa z tego powodu różne przygody. Jeżeli chcielibyście sprawdzić więcej szczegółów na temat nadchodzących gier RPG, to zapraszam do lektury obszernego tekstu na ten temat na stronie gryonline.pl. Link do artykułu znajdziecie w opisie filmu. No, i to jest 75 gier RPG, które ma wyjść w tym roku. No cóż, miejmy nadzieję, że wyjdą, bo takie są prognozy. A jeżeli wyjdą, to żeby były dobre. Bo dobrych gier RPG nigdy za wiele, prawda? Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, pa!